Organizm pieska, podobnie jak organizm każdego z nas, starzeje się. Starzeje się z chwilą narodzin. Długość życia wydłuża się w tej chwili. Możemy mówić o tym, że właściwie stwarza się nauka zwana geriatrią. Nie ma w medycynie weterynaryjnej specjalistów, którzy zajmują się wyłącznie tym problemem, albo są oni bardzo nieliczni. Lekarz weterynarii w swojej praktyce zazwyczaj jest kimś w rodzaju człowieka renesansu i musi zajmować się wszystkimi problemami, które generuje jego pacjent. Musi zmierzyć się z okulistyką, geriatrią, wiekiem niemowlęcym, a także niejednokrotnie z chorobami onkologicznymi. Cóż może się u takiego pacjenta dziać? Otóż takie zewnętrzne objawy starzenia się to jest spadek aktywności ruchowej, spadek zdolności percepcyjnej. Są czymś, czego właściciel często nie zauważa, ponieważ obcuje ze swoim zwierzęciem na co dzień. Natomiast są pewne symptomy, które możemy w sposób mierzalny i porównywalny odnotowywać. Takimi symptomami jest jakość sierści, która bardzo dobrze odwzorowuje nam stan zdrowia. Sierść, mamy tutaj 9-miesięcznego szczeniaczka jeszcze z włosem szczenięcym, ale sierść dorosłego psa powinna być lśniąca, powinna być gładka, nie powinna być zmierzwiona, nie powinna być pozlepiana, jakość skóry powinna być dobra. Jeśli chodzi o oczy, mówimy tutaj o czymś takim jak oko bystre, oko wilgotne. Absolutnie nie może być wycieku łez, ale oko powinno być suche, pozbawione jakichś zanieczyszczeń w worku spojówkowym. Powinny być te oczy przezierne. U starszych psów bardzo często mamy do czynienia z zaćmą, kataraktą. Bardzo często są zmiany dotyczące siatkówki, te z kolei widać dopiero w specjalistycznych badaniach. Następnie sprawa dotycząca uzębienia. Z chwilą wyrżnięcia się zębów zaczyna się proces odkładania płytki nazębnej. W najogólniejszych słowach ta płytka powoduje destrukcję przyzębia, tworzenie się kamienia nazębnego i w konsekwencji zmiany o charakterze periodontopatii. To jest stan, z jakim piesek się rodzi, czyli stan, gdzie mamy niezmienione dziąsło, stan, gdy na koronach zębów nie mamy żadnych depozytów nazębnych. Celowo nie używam stwierdzenia kamień nazębny, gdyż ono myli. Tak naprawdę nie chodzi o kamień, najbardziej uszkadzające działanie ma płytka nazębna, czyli płytka złożona z substancji zawartych w ślinie, płytka złożona z filmu, który tworzy przyjęty pokarm i złożona w końcu z bakterii. Te działanie uszkadzające bakterii oraz naszego organizmu powoduje, że postępuje choroba przyzębia. Stan taki, czyli stan, gdy mamy zmiany zapalne dziąseł, stan, gdy korzenie zębów się obnażają, jest już zaawansowaną periodontopatią. W jaki sposób to możemy robić? Wbrew pozorom scaling, czyli zdejmowanie osadów nazębnych, który jest bardzo dobrą metodą do zdjęcia i rozpoczęcia leczenia, nie jest metodą jedyną i nie może być traktowany jako panaceum. To jest tylko i wyłącznie początek sprzątania, natomiast żeby tą chorobę zatrzymać, konieczne jest codzienne zdejmowanie tych depozytów nazębnych, czyli tej płytki bakteryjnej. Te zmiany są nieuniknione, jeśli nie ma higieny i u wszystkich starszych zwierząt w jakimś stopniu tą periodontopatię mamy zaznaczoną. Nawet u tych zwierząt, u których jest higiena, u tych, u których nie ma higieny, te zmiany mogą prowadzić do w ogóle braku uzębienia. Sprawa dotycząca krążenia. Otóż mięsień sercowy również z wiekiem ulega zużyciu, dochodzi często do przerostu mięśnia sercowego albo jego rozrostu, czyli zwiększenia objętości mięśnia sercowego. W takim wypadku potrzebna jest konsultacja kardiologiczna i specjalistyczne leki wspomagające, które chorobę tą mogą albo zatrzymać, albo mogą wspomóc stan pacjenta. Zresztą o takim wspomożeniu, czyli leczeniu nie tyle przyczynowym, co zwiększającym jakość życia, często mówimy przy psach starzejących się. To odkręcimy to się troszeczkę. Tak? No tak. A dasz łapkę?
Nie, łapki nie dajemy. Zobaczcie, muszę takie coś założyć. Dobry pierś, tak. Zmierzyłyśmy, czy nie? 150. Tak? Jest troszeczkę wyżej, ale niż taka norma dla psów. Ale wiadomo, że ona jest tutaj w gabinecie zestresowana. Boi się wszystkiego. Więc troszeczkę podskoczy. Taka górna granica dla nas w lecznicy to jest 170. Jak już przekracza 170, to już się zajmujemy tym ciśnieniem. Czyli mimo choroby serca generalnie ciśnienie jest w porządku, jest troszeczkę podwyższone, ale możemy założyć, że to jest logiczne na podstawie tego, co widzimy. Starzejący się organizm i również starzejąca się struktura nerek powoduje, że często dochodzi do zmniejszonej ich wydolności. Nieszczęście w wypadku diagnostyki nerek polega na tym, że mierzenie poziomu enzymów odpowiedzialnych za i markerów w krwi odpowiedzialnych za prawidłową funkcję nerek jest dość trudne i dopiero zniszczenie struktury nerek w 75% powoduje istotne zmiany w obrazie krwi. Do tego czasu my musimy się uciekać do takich badań jak ultrasonografia czy mierzenie clearance'u nerkowego, które nie są na co dzień wykonywane. U starszych psów jednak powinny być robione szczegółowe badania raz na jakiś czas, badania przesiewowe. Degeneracja chrząstki stawowej, czasem odwapnianie kości, tworzenie się zmian o charakterze wytwórczym powoduje ograniczenie ruchu, powoduje bolesność w poruszaniu się i tego typu zmiany są charakterystyczne bądź to dla poszczególnych ras, bądź do poszczególnych odcinków, na przykład odcinek piersiowo-lędźwiowy kręgosłupa ujemników i zmiany dotyczące krążka międzykrągowego, tak zwanego dysku, zmiany dotyczące głowy kości udowej, szczególnie u ras bardzo dużych, masywnych. To są takie zmiany bardzo charakterystyczne. No i zmiany dotyczące układu nerwowego. Wraz z wiekiem dochodzi do częściowej, postępującej demielinizacji, uszkodzenia układu nerwowego. Ona powoduje zaburzenie w przepływie bodźców i niewiele możemy w tym kierunku zrobić. Wiemy, że taka choroba postępuje, prowadzi często do paraparezji, zaburzenia w chodzie, zaburzenia w korekcie postawy i kłopotach motorycznych u starszych zwierząt. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani doktor. Jesteśmy. Nie wiem, jak to nam pójdzie, bo jak jest Dora panie? Jest strasznie zestresowana. Dora. Dora. Cześć, Dora. Chcę cię przywitać. Bardzo jest zdenerwowana, więc... Dora od 3 lat ma chore serce, czyli powiększenie prawej komory. Taka przynajmniej jest diagnoza. Ma takie jeszcze napady duszności, więc ja myślę, że badanie byłoby dla niej wskazane. Przynajmniej tak lekarz powiedział. Dobrze. Ogólnie czuje się dobrze. Czy ma... Wygląda na to, że ma dobry apetyt? Bardzo dobry. Je. Bardzo dobry ma apetyt. Pije też normalnie? Teraz mniej pije niż kiedyś, bo kiedyś wypija ogromne ilości wody, teraz pije troszkę mniej, ale tak miseczkę dziennie wypija. Załatwianiem się nie ma żadnych problemów regularnie o tej samej porze. Kaszle w domu? Teraz nie. Nie, nie. Jak bierze leki, to nie. Pies. Dobry pies. Problemów z widzeniem nie ma żadnych? Nie. No ona ma 17 lat, pani doktor. No właśnie, ale nie wyglądasz ty na 17 nie lat. Nie wygląda. U starszych psów, osłuchując, staramy się stwierdzić obecność wszelkich szmerów sercowych. Najczęstsze choroby serca starych psów obejmują zastawkę przedsionkowo-komorową lewą. Wiedząc, gdzie na klatce piersiowej jesteśmy w stanie osłuchać poszczególne zastawki, no próbujemy się właśnie stwierdzić, czy to nad koniuszkiem serca po lewej stronie klatki piersiowej właśnie słyszymy szmer, ten, który by odpowiadał tej chorobie najczęściej występującej.
podłączamy ją do EKG, ale EKG, w które wyposażony jest aparat echokardiograficzny. Wtedy do pomiarów różnych wiemy dokładnie, w której fazie skurczu lub rozkurczu mięsień sercowy jest. I to nam pomaga później w obliczeniu kilku parametrów. I ona waży? 26 kg. 26. To poproszę o zgaszenie światła. Bardzo pomaga, jak jest troszeczkę przyciemnione pomieszczenie, bo wtedy obraz wychodzi bardziej wyraźnie. No i faktycznie tutaj w przypadku Dory mamy troszkę zamazany obraz ze względu na jej tuszę, ale co nieco tutaj widać. Troszeczkę sobie oddalimy. Tutaj jest lewa komora. Tu jest zastawka dwudzielna, takie płaty, które się ruszają. Tu jest lewy przedsionek. Tu na górze leży prawa komora. I tutaj bardzo słabo widoczny, maleńki, prawy przedsionek. Maleńki z tego względu, że ten obraz jest troszeczkę skośny i akurat tutaj nie łapiemy tego prawego przedsionka tak dobrze. Pierwszą rzeczą, którą ja badam, to jest zastawka dwudzielna. Za pomocą Dopplera kolorowego próbuje się wyłapać niedomykalność tej zastawki. Kolor na ekranie, czyli ten kolorowy Doppler, mówi nam o kierunku przepływu krwi. Kolor czerwony na ekranie to jest przepływ krwi do góry, w kierunku mojej ręki. Moja ręka jest tutaj na górze z głowicą. I kolor czerwony to jest przepływ krwi właśnie do góry. I tutaj widzimy, jest kolor niebieski. Widzimy, mniej więcej widzimy, no nie jest to najlepszy obraz, że zastawka jest zamknięta, a tu nam delikatnie cofa się krew do tyłu. Czyli w momencie, kiedy zastawka jest zamknięta, bardzo delikatny przepływ wsteczny do lewego przedsionka z lewej komory. Teraz widać akurat bardzo ładnie zastawkę trójdzielną, czyli przedsionkowo-komorową w prawym sercu, której nic nie stwierdzamy złego. Jeszcze spróbujemy sobie obejrzeć tutaj aortę. Tu jest lewa komora znów. Tu jest aorta i tu widać zastawkę aorty. Bardzo delikatne takie płatki, troszeczkę delikatniejsze na obrazie niż płaty zastawki dwudzielnej. Badanie EKG mówi nam o rytmie serca głównie. I niekiedy mówi nam o cechach powiększenia mięśnia sercowego. Ale ponieważ badanie EKG, czyli elektrokardiograficzne, mówi nam o tym, jak przepływają bodźce elektryczne przez mięsień sercowy, to jeżeli zwolniony jest ten przepływ przez mięsień sercowy, to może wskazywać właśnie o tym, że jest mięsień sercowy powiększony albo że po prostu wolniej przepływa. U Dory niestety nie udało się stwierdzić obecności szmerów, ale to nie dlatego, że może ich tam nie być. Kilka przyczyn akurat tutaj nam spowodowało to, że nie usłyszałam żadnego szmeru. Po pierwsze, ona jest troszeczkę za gruba, w związku z tym jej tusza tłumi jakiekolwiek szmery. Po drugie, bardzo zieje. Ona denerwując się, tak jak się denerwuje, nie pozwala sobie zamknąć pyszczka tak, żeby przez kilka sekund pod rząd ten pyszczek jej był zamknięty, tak żeby te szmery zziania nie zakłócały. Po trzecie, nie wszystkie szmery sercowe są słyszalne dla ludzkiego ucha. Jest pewien zakres szmerów, których my po prostu nie jesteśmy w stanie usłyszeć. W związku z tym, niezależnie od tego, czy pies jest za gruby, czy akurat za bardzo się kręci, za dużo zieje, niekiedy jest tak, że nie słyszymy szmeru, ale nie możemy go wykluczyć w jakiejś niedomykalności zastawek, jeżeli mamy do czynienia z objawami klinicznymi, ponieważ po prostu mogą one być dla nas niesłyszalne. To się zdarza bardzo rzadko, no ale jednak nie zapominamy o tym. Kiedy pies po prostu ma trudność z oddychaniem w całkowitym spoczynku, to już jest coś, co nas zastanawia. Dla nas to jest wskazówka, która mówi o tym, że coś się dzieje na terenie klatki piersiowej. Jeżeli jest faktycznie choroba serca, to taka duszność spowodowana jest tym, że dochodzi do zastoju w krążeniu płucnym albo nawet i do obrzęków na terenie płuc, ponieważ cała krew z płuc, z klatki piersiowej, spływa do lewego serca, w cudzysłowie do lewego serca, czyli do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory. W momencie, kiedy jest niedomykalność zastawki dwudzielnej, czyli tej pomiędzy lewą komorą a lewym przedsionkiem, krew cofa się z lewej komory do lewego przedsionka,
a krew, która spływa z płuc, już nie ma w związku z tym miejsca, nie ma gdzie spłynąć do tego lewego przedsionka. W związku z tym dochodzi do takich zastojów, tak jak korek na ulicy. Po prostu korek w naczyniach krwionośnych do tkanki płucnej. Niekiedy aż do momentu, że ta krew się nie mieści w naczyniach i dochodzi właśnie do obrzęku. Ta krew się wydostaje poza łożysko naczyniowe. Badanie EKG dla pieska w wieku Dorci jest naprawdę całkiem ładne. Ma ładny rytm serca, mniej więcej miarowy i znajduje jedynie bardzo niewielkie cechy powiększenia, właściwie to zwolnionego przepływu komorowego. W porównaniu do poprzednich badań wydaje mi się, że leki zrobiły to, co miały zrobić. A jest to w ogóle możliwe? Oczywiście, że jest. Czy wady serca się cofają pod wpływem leków? No może się, nie, wady serca nie cofają, ale cofają się do pewnego stopnia ich skutki. Czyli teoretycznie możemy skontrolować arytmię, możemy dotlenić mięsień sercowy, kiedy on jest niedotleniony. Więc pewne skutki chorób jesteśmy w stanie trochę polepszyć, polikwidować. I wygląda na to, że tutaj, jeśli chodzi o pracę elektryczną mięśnia sercowego, to jest bardzo ładnie. To, co zauważyłam, czytając sobie tutaj opis poprzedniego badania, to jest to, że już nie mamy, nie wygląda na to, żebyśmy mieli tutaj cechy wędrującego rozrusznika. To jest coś, co się dzieje dosyć często u starszych psów. Po prostu komórki w rozruszniku mięśnia sercowego starzeją się i już przestają funkcjonować tak, jak powinny. W związku z tym pobudzają mięsień sercowy troszeczkę słabiej może. I już tego nie ma? I tego tutaj nie widzę w dzisiejszym badaniu. Nie widzę również zmienionej osi elektrycznej serca. Jest normogram, czyli kierunek, główny kierunek przepływów bodźców elektrycznych jest w prawidłowym kierunku. Leki ewidentnie na nią dobrze działają. Czyli podawać dalej leki w tej samej dawce? Jak najbardziej. Jeżeli ona się po tym dobrze czuje, jest szczęśliwa, to nie mamy co zmieniać. Jak często należałoby robić taki elektrokardiogram? W każdej chwili, kiedy jest Pani zaniepokojona, że coś się dzieje nie tak, czyli w przypadku psa, u którego zwracamy uwagę na objawy kardiologiczne, to będzie przyspieszony oddech, ale nie w takiej sytuacji jak dzisiaj, kiedy ona jest zestresowana, lecz w domu, kiedy jest spokojna, zrelaksowana, odpoczywa albo nawet śpi. Jeszcze szybsze męczenie się jej w porównaniu do dzisiaj. Kaszel gorszy niż był, czy w ogóle teraz z tego, co rozumiem, to nie ma kaszlu, czyli kaszel, który zaczyna ją męczyć. Pojawia się. To są objawy, które zwracają naszą uwagę na to, że może być serce. Nie musi, ale może być. W jaki sposób opiekować się takim starszym psem, który ma ewentualnie jakieś zaburzenia sercowe? Czy jest jakaś specjalna dieta, czy jest jakiś specjalny system ćwiczeń? Czy... Może nie forsować jej, oczywiście, żeby ona nie miała zbyt ciężkiego fizycznego wysiłku, ale też pozwolić jej na to, co ona sama sobie zafunduje, że tak powiem. Czyli jeżeli biega z pieskami, to jeśli nie biega, hamować jej, dokładnie, niech biega, ona tak? Ma mieć komfort życia, ma to być pewna jakość życia, ona ma się cieszyć z tego życia. Za jakieś 4, 5, 6 miesięcy można by ją skontrolować raz jeszcze. No i znów, co ważne, psów, które są leczone w kierunku choroby serca, warto okresowo, co pół roku, co rok, zależnie od jej ogólnego stanu, zbadać krew, żeby zobaczyć, żeby mieć pewność, że nerki, przede wszystkim nerki funkcjonują prawidłowo, ale również i wątroba, więc to warto zrobić w najbliższym czasie. Psy się starzeją w nierównomiernym stopniu. Psy ras wielkich głównie będą miały problemy motoryczne, głównie będą to problemy z układem kostnym i z układem nerwowym. Czyli psy, stawy, nogi, tak? Tak. Stawy tu nawet na przykładzie tego pieska, który ma otyłość. Ale to nie jest piesek duży, prawda? Nie, to jest piesek średni, powiedzmy. W jakiej masy jest ten piesek? 25 kilo? 25 kilo, tak. No, 26 prawie. No. Więc ten pies jest z takiej wielkości granicznej. Ma nadwagę, ale proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do swojej wielkiej dosyć masy, jak na takiego pieska, ma stosunkowo wychudzone kończyny, czyli
zdolność motoryczna do przenoszenia tak dużej masy jest u niego dość ograniczona i zgaduję, że ten pies będzie miał problemy z poruszaniem się. Zdarzają się stulatkowie o bardzo dobrej kondycji, zdarzają się ludzie przykuci do łóżka, zdawałoby się w sile wieku. Podobnie jest u zwierząt, nie dalej jak wczoraj pacjentem naszym był 19-letni piesek. Zdarzyło mi się operować pieska 22-letniego z bardzo dobrym skutkiem. Także jest kwestią indywidualną, w jaki sposób się będziemy starzeć. Jest jednak pewną prawidłowością, że psy raz dużych mają te kłopoty lokomocyjne, psy raz małych mają głównie kłopoty ze strony jamy ustnej i ze strony krążenia. Jest tutaj kłopot z widzeniem. Ten pies na pewno nie ma pełnego widzenia. Zarówno powierzchnia rogówki, jak i powierzchnia soczewki, jak i widoczne fragmenty soczewki są zmienione. Tu mamy zmianę o charakterze brodawki. Brodawka nie jest jeszcze rozpoznaniem, co przedstawia sobą to, ale jest to znamie skórne, kiedy się niepokoimy brodawkami. Wtedy, gdy jest ona ciemnopigmentowana, ta jest. Ale wtedy, gdy otaczająca skóra też jest ciemnopigmentowana, a tak tutaj bywa w innych wypadkach, możemy myśleć, że ta brodawka wywodzi się po prostu z ciemnopigmentowanej skóry i wcale nie podejrzewać tutaj jakiegoś złego procesu. Większość lekarzy weterynarii jednak twierdzi, żeby nie ruszać już w pewnym wieku guzków i nie dokonywać operacji. No cóż, jaka jest pana doktora? Ilu lekarzy, tyle opinii. Ja sądzę, że ta opinia jest opinią łatwą akceptowalnie dla właściciela, łatwą diagnostycznie dla lekarza. Znacznie trudniej jest przekonać właściciela, że pies ma przejść operację, gdy jest w podeszłym już wieku. No właśnie. Chyba ze względu na uśpienie, że po prostu trzeba jednak. Myślę, że są w tej chwili coraz doskonalsze metody, które pozwalają na to, żeby takie zabiegi wykonywać. I gorzka prawda jest taka, że ci, których psy mogłyby dożyć znacznie więcej, zderzają się z problemem zaawansowanej choroby nowotworowej. Od operacji można i należy odstępować wtedy, gdy ona nie wnosi poprawy jakości życia, nie wnosi poprawy długości życia. No właśnie, czyli jeżeli taki mamy tłuszczak wpływa na długość i absolutnie jakość? Absolutnie nie. Tak? Tłuszczak w lokalizacji skórnej, tłuszczak może wpłynąć na jakość życia wyłącznie wtedy, gdy jest w niebezpiecznej lokalizacji. Nacieka na ważne naczynia, nerwy, jest w dole pachwinowym. Wtedy rzeczywiście należy go usunąć, gdyż jest on miejscowo złośliwy. Ale jeżeli u starszego pieska pojawia się coś takiego, to natychmiast trzeba się zwrócić jednak do wszystkimi zmianami trzeba zwrócić się do specjalisty. Tutaj rzeczywiście różnica pomiędzy weterynarią a medycyną jest pierwsza i podstawowa. W weterynarii wszystkie procedury są płatne. W związku z czym lekarz wspólnie z pacjentem musi, kontrolując budżet pacjenta, proponować odpowiednie leczenie. Często ja nie mam komfortu ordynowania tego wszystkiego, co mógłbym zaordynować.